Cześć, witajcie. Czy za 1000 zł da się jeszcze kupić jakiś sensowny smartfon? Okazuje się, że to nadal możliwe. Pod warunkiem, że wybierzecie smartfon początkującej na naszym rynku marki. Jedną z takich marek jest Tecno, a teraz opowiem Wam o ich smartfonie Spark 20 Pro Plus. Nazwa brzmi bojowo, ale czy to będą same plusy? Przekonajmy się. Słuchajcie, zastanawiam się, który mamy rok. W dobie, kiedy pod przykrywką ekologii eliminuje się nawet ładowarki z opakowania, tekno do pudełka dokłada naprawdę bogaty zestaw. Słuchajcie, mamy ładowarkę. Przewód też mamy. To jeszcze póki co jest standard, ale myślę, że w tym ekologicznym szaleństwie i przewody również znikną. Ale jeszcze dostajemy słuchawki. Może niezbyt wyszukany, ale jednak dostajemy jeszcze do tego słuchawki, dostajemy jeszcze do tego telefonu silikonowy pokrowiec, i to nadal nie koniec, bo jeszcze dostajemy odpowiednio wyprofilowane szkiełko hartowane. Przypominam, 1000 zł niecały. By było jeszcze weselej, ten 1000 złotowy smartfon wygląda na dużo droższy. Popatrzcie. Tu nawet troszeczkę zalatuje klasą premium, bo z przodu mamy wyświetlacz o zaginanych bokach. Więc już wiemy, że to nie jest LCD. Ramka również jest stosunkowo wąska i myślę, że na przykład najnowszy Pixel 8a może się tutaj schować z zazdrości. Do tego mamy rameczkę, co prawda stworzywa, ale bardzo udanie naśladującą metal, no i ten jakże estetyczny tył. Aparaty fotograficzne również zapowiadają się bojowo, no bo jednak ta oprawka jest całkiem spora. Całość wcale nie wygląda jak telefon za tysiaka, jak telefon, w obecnych czasach już niestety budżetowy, zatem jeżeli zależy Wam na prezencji urządzenia, no to mamy pierwszy mocny punkt. Kolejnym mocnym punktem jest jakość wykonania. Absolutnie nie mam się do czego przyczepić, zarówno smartfon, jak i elementy jego zestawu są po prostu dobrej jakości. Ergonomia również na plus. Telefon nie jest zbyt duży, przyciski są położone idealnie, ale już czytnik linii papilarnych, który jest tu pod ekranem, przypominam mówimy o smartfonie za tysiaka, mógłby być nieco wyżej. Wtedy odblokowywałoby się ten telefon jeszcze wygodniej. Na pocieszenie czytnik robi swoje. Działa całkiem dobrze, podobnie zresztą jak rozpoznawanie twarzy. Wyświetlacz tego smartfonu, powiem szczerze, zrobił mi trochę opatr szczęki. Nie dlatego, że jest aż tak rewelacyjny, bo jest... Dosyć typowy jak na AMOLEDA, natomiast y, zrobił mi opad szczęki ze względu na cenę tego telefonu. 990 parę złotych, a mamy ekran o zagiętych krawędziach, bardzo wąskiej ramce, a do tego jeszcze naprawdę przyzwoitej jakości. To jest AMOLEDowa matryca ze 120Hz odświeżaniem i rozdzielczością Full HD, czyli powiedzmy, że standardzik, ale przy tej cenie to jest po prostu rebelka. Ekranowi naprawdę niczego złego nie mogę zarzucić. To nie jest najwybitniejsza matryca, ale umówmy się, że w tym segmencie cenowym to ten smartfon konkurencję poza Ekran w zasadzie nie ma złych punktów, a jeżeli jego możliwości odniesiemy do ceny, to po prostu wypada znakomicie. Jasność jest wystarczająca. Producent deklaruje maksymalnie 1000 nitów, powiedzmy, że w słoneczny dzień daje się z tego telefonu dosyć komfortowo korzystać. Wieczorem nie męczy wzroku. Wszystkie opcje ochrony wzroku tutaj mamy. Jeżeli chodzi o wzorowanie barw, kontrast, kąty czytelności, wszystko jest w jak najlepszym porządku. No nie mogę mi się nachwalić. Tego wyświetlacza, ale pamiętajcie, mówimy o dosyć tanim telefonie. Jednego możecie być pewni: takiego ekranu nie powstydziłby się nawet dwukrotnie droższy, a nawet trzykrotnie droższy smartfon. A co widzimy na ekranie? Smartfon ten pracuje pod kontrolą Androida 14 z firmową nakładką iOS. Ta nakładka wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Jest oczywiście trochę dodatków od producenta, w tym np. bezużyteczny w Polsce asystent głosowy, ale są też praktyczne elementy, jak chociażby fajne widżety, czy możliwość połączenia kilku ikon na pulpicie w jeden folder. Cały interfejs sprawia wrażenie dosyć dobrze opracowanego, jest przejrzysty, aczkolwiek napotkałem kilka drobnych potknięć w tłumaczeniu. Miejmy nadzieję, że producent to poprawi drogą aktualizacji. A skoro mowa o aktualizacjach, obawiałem się, że będzie tragedia. Obawiałem się, że jednak tekno pod tym względem jeszcze nie można ufać. Okazuje się, że można, skubańcy dają aktualizację. W tej chwili ten telefon ma poprawki na 5 kwietnia. Czyli w miarę świeże i nadeszły już w trakcie, kiedy użytkowałem ten smartfon, co wskazuje, że jednak aktualizacje jakieś będą. I przynajmniej na razie nie trzeba obawiać się o stopień bezpieczeństwa tego smartfonu. Warto zauważyć, że w tym interfejsie nie znajdziecie żadnych śmieciowych aplikacji. Te, które są, są mniej lub bardziej przydatne, ale na szczęście łatwo się ich pozbyć w razie, gdybyście nie chcieli z nich korzystać. I na wszelki wypadek wspomnę reklamy tu się nie pokazują. Co do płynności pracy tego telefonu, w zasadzie zastrzeżeń nie mam, na co dzień nie irytuję powolnością, także pod tym kątem jest nie najgorzej. Natomiast nie jest to smartfon do gier. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z urządzeniem budżetowym i tutaj te bardziej wymagające gry no, nie będą dawały pełnej frajdy. W środku mamy mediateka Helio G99 Ultimate, mamy 8 GB ram. RAM wirtualny też oczywiście jest i 256 GB pamięci, czyli taki przyzwoity, naprawdę przyzwoity standardzik, ale pamiętajcie, że ten procesor Helio to nie jest demon wydajności. Dla tych, których jarają cyferki, powiem, że 425 tysięcy punktów w AnTuTu. czyli taki dolna strefa średniego segmentu rynkowego na dzień dzisiejszy. Ale tak jak powiedziałem, na co dzień pracuje całkiem fajnie, a co najważniejsze to bydle się nie grzeje. I pracuje jednak z dużą kulturą. Ten procesor jest po prostu stabilny. Może nie jest najsilniejszy, ale pracuje równiutko. W testach syntetycznych pod dużym obciążeniem osiąga naprawdę bardzo dużą stabilność w pracy na poziomie powyżej 99%, czyli prawie że idea. Zatem tutaj na dwoje babka wróżyła. Może nie jest to telefon z tych najwydajniejszych, ale za to się nie nagrzewa i nie irytuje nagle pojawiającymi się znikąd przycinkami po większym obciążeniu procesora. Smartfon ten ma typowy obecnie akumulator o pojemności 5000 mAh z równie typową mocą ładowania 33W. Jest typowo i przeciętnie. Smartfon wytrzymuje w granicach dwóch dni, natomiast napełnienie akumulatora zajmuje w granicach godziny. Nic dodać, nic ująć, jak za tysiaka jest naprawdę przyzwoicie. Jak się zapewne domyślacie, bo wynika to z zastosowanego procesora, nie znajdziemy tutaj 5G. Ale cała reszta działa przyzwoicie. LTE, i tak na większości obszaru Polski wystarcza. Pamiętajmy, że niedrogie telefony sprzedają się głównie poza stołeczną bańką. Zatem na prowincji i tak 5G raczej nie doświadczymy. Wi-Fi działa bez problemów, Bluetooth działa bez problemów. GPS czasem troszeczkę działa z lekką zwłoką, ale to występuje naprawdę sporadycznie i możliwe, że po prostu mogę to zgonić, nie wiem, na plamy na słońcu. W każdym razie większych zastrzeżeń pod adresem komunikacyjnej strony tego smartfonu naprawdę też mieć nie. Mogę. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, również większych zastrzeżeń nie mam znowu w odniesieniu do ceny smartfonu. Jakość w słuchawce jest poprawna, słychać nas też dobrze. A jeżeli chodzi o głośniki, nazwijmy to multimedialne, to są nawet dwa. Mamy tutaj stereo. Brzmienie nie jest może jakoś szczególnie wyszukane, brakuje dosyć mocno brakuje basu, a wysokie tony są takie lekko, ja to nazywam zapiaszczone, ale jednak zawsze to lepiej mieć jakiekolwiek stereo niż jeden monofoniczny i brzęczący głośnik. Tu jest nie najgorzej znów w odniesieniu do ceny tego smartfona. I tak samo ma się rzecz z aparatami fotograficznymi. Znowu, kiedy odniesiemy się do ceny tego smartfonu, okaże się, że powinniśmy być co najmniej zadowoleni bo aparaty dają radę. Oczywiście przy tej cenie nie możemy oczekiwać nie wiadomo jak rozbudowanego zestawu, ale jest nie najgorzej. Z przodu mamy 32 megapiksele, z tyłu mamy 108 megapikseli, niestety bez optycznej stabilizacji obrazu. Jest jeszcze aparacik do makro, jest tam jeszcze jakiś czujnik do portretów o bliżej nieokreślonej rozdziałce, pewnie nawet mniej niż VGA. No i zaślepka, a wygląda nie wiadomo jak bardzo bojowo, nie? Niemniej Powiedzmy, że z tych aparatów naprawdę można być zadowolony, bo jakoś zdjęć nie jest zła. Oczywiście nie oczekujmy dużo od telefonu za tysiaka, ale zdjęcia dziennie robione główną matrycą są nader przyzwoite. Nawet w nocy nie powiedziałbym, że w odniesieniu do ceny telefonu jest cokolwiek nie tak, jest całkiem dobrze. Oczywiście wiadomo, że znajdziecie lepiej fotografujące smartfony, no ale, czy za 1000 złotych? Hmm, ten sobie daje radę. Co więcej, dzięki zastosowaniu dużej matrycy. Mamy tu jeszcze nawet trzykrotne przybliżenie o całkiem dobrej jakości, bowiem jest to po prostu krop z dużego obrazka. Czyli sumarycznie wygląda to całkiem, całkiem nieźle. Selfiakom również niczego nie brakuje. Miłośnicy selfie na pewno nie będą tym telefonem rozczarowani, a może jak popatrzą na rachunek, nawet będą oczarowani, bo selfiaki są całkiem dobre, nawet radzi sobie ten telefon całkiem dobrze z rozmywaniem tła. Tylny aparat, jak wspomniałem, w dzień spisuje się bardzo dobrze, w nocy trochę gorzej, ale... Znowu, w odniesieniu do ceny, nie jest tak tragicznie. Wiadomo, że na zdjęciach nocnych brakuje szczegółów, a tryb nocny czasem trochę szaleje i próbuje zrobić z nocy dzień. Niemniej te zdjęcia nadal pozostają oglądalne i z powodzeniem nadadzą się do publikacji w social mediach. Jeżeli chodzi o filmowanie, jest nie najgorzej. Obraz jest dosyć przyzwoity, ale maksymalnie nagramy tutaj w rozdzielczości 2K przy 30 klatkach. 60 klatek w obu aparatach oczywiście jest dostępne tylko dla Full HD. No trudno, pewne ograniczenia muszą być, wynikają one z zastosowanego procesora, jego mocy, no i oczywiście ceny samego smartfona. Mimo to, filmy również w zasadzie można ocenić pozytywnie. Minusik tutaj daję za dźwięk. Ten czasami bywa zniekształcony i niestety smartfon dość ochoczo rejestruje wszelkie porywy wiatru. Dokuczy też brak stabilizacji, ale bądźmy szczerzy, przy tej cenie naprawdę nie powinniśmy jej tu oczekiwać. Ogólnie zatem z możliwości fotograficznych, odnosząc się ciągle do ceny tego telefonu, można być naprawdę zadowolony. Być może troszeczkę was zirytowałem tym, że w kółko powtarzam cena, 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 ale słuchajcie, moim zdaniem ten telefon jest jednym z większych zaskoczeń tego roku. Ja nie sądziłem, że za niecały 1000 złotych będę w stanie znaleźć telefon tak kompletnie wyposażony. Oczywiście ma pewne niedostatki, ale moim zdaniem cena je w pełni usprawiedliwia. Moje obawy związane z renomą producenta i z aktualizacjami zostały już rozwiane. Zatem powiem szczerze, jeżeli mnie pytacie o fajny, tani telefon, to tak, Tecno Spark 20 Pro Plus jest właśnie takim urządzeniem. Nie dość, że wręcz świetnie wygląda, to jeszcze jest porządnie wykonany, ma bardzo dobry jak na swą cenę wyświetlacz, bogaty zestaw, całkiem przyzwoite aparaty fotograficzne, typowy w tej klasie akumulator, który również nie budzi żadnych zastrzeżeń. Są dość przeciętne, ale jednak są głośniki stereo. Wydajność jest też raczej przeciętna, ale za to smartfon cieszy stabilnością pracy. Interfejs ma pewne niedociągnięcia, ale są szanse, że producent je poprawi. Nie ma niestety 5G, ale uważam, że ono nadal w Polsce nie jest dla wszystkich użytkowników kluczową kwestią czyli w zasadzie jakichś ewidentnie słabych stron przy tej cenie ten smartfon nie ma, a wręcz przeciwnie, uważam, że przy swojej cenie broni się naprawdę dzielnie i zupełnie szczerze. Wpisuję go na listę jednych z najciekawszych urządzeń tego roku na naszym rynku. Oczywiście w danym segmencie cenowym. O tym pamiętajcie. A że akurat zbliża się sezon komunijny, to myślę, że to może być całkiem fajny prezent komunijny, nie? Film kończę stwierdzeniem, że nawet polubiłem ten smartfon, bo jest niedrogi, a całkiem fajny. Ale muszę go już pożegnać, bo inne czekają w kolejce. Żegnam się również z Wami, dziękując za oglądanie i zapraszając na kolejne filmy. Cześć!